dzisiaj w Zielonej Górze najważniejsze są dzieci z Radzymina, Karczewa i Łukowa. A dziewczyny przyjechały jako zwyciężczynie turnieju w Zielonce pod Warszawą. Zostały zaproszone przez naszego sponsora strategicznego PGNiG do wspólnego udziału z reprezentantkami w treningu. Roki z Radzymin! To jest dla nas wielkie szczęście, że mogłyśmy wygrać i tutaj przyjechać. Bardzo się z tego cieszymy, że będziemy mogli zobaczyć reprezentację. Chciałabym spotkać cały skład i bym chciała grać w reprezentacji polskiej, jak teraz. Wychowałem się w kulturze, w której najważniejszą rzeczą jest technika. Uczy się jej dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Już u tak młodych ludzi można zauważyć talent. Niektórzy go mają od urodzenia, inni muszą ciężko pracować. Angażujemy się po to, żeby dzieci miały okazję przede wszystkim ćwiczyć, żeby miały okazję rozwijać się, bo są obiekty w Polsce, które na to pozwalają i są zaangażowani trenerzy, dzięki którym mogą to robić. Mają dodatkowo fantastyczne wzorce, czyli zarówno ta reprezentacja męska, którą obserwujemy od kilku lat i ich sukcesy, oraz reprezentacja kobieca, z którą jesteśmy tutaj w Zielonej Górze dzisiaj. Są to fantastyczne wzorce dla młodych ludzi i do tego, co mogą w życiu osiągnąć dzięki temu swojemu sportowemu zaangażowaniu. Było niesamowicie. To było naprawdę ogromne przeżycie dla mnie i dla całego naszego zespołu. Pamiętam, jak byłam trochę młodsza, no to nigdy nie było takich inicjatyw i mimo, że my gdzieś tam z tymi dziewczynami starszymi, które grały wtedy w reprezentacji, się utożsamiałyśmy, no to niestety nie miałyśmy okazji, żeby potrenować, podejść, nawet dostać autograf. Sport kształci charakter człowieka, przygotowuje do życia tak naprawdę, no i takie młode dziewczyny mają naprawdę świetną okazję zaprezentowania się i nauki przed, tak, że tak powiem, dorosłym życiem. Yeah.